Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa w tym wakacyjnym cyklu. Nie codziennie, ale co tydzień, tak będziemy widzieć się przez całe wakacje. A po raz pierwszy, pierwszym gościem wakacyjnym jest Piotr Spyra, lider Koalicji Polski Śląsk. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. I członek partii Porozumienie. Zgadza się. Nic się nie zmieniło w tej sprawie? Nie przeniósł się Pan do Solidarnej Polski, kiedy nie patrzyliśmy? Rozumiem aluzję, ale proszę uwierzyć, nie. Nadal jestem członkiem partii Porozumienie Jarosława Gowina i niech tak pozostanie. A do polskiej śląskiej partii regionalnej by pan się nie zapisał? Niechętnie. Są w niej ludzie ze Związku Górnośląskiego, są ludzie z innych śląskich organizacji. To ma być podobno nowa jakość na śląskiej scenie politycznej. No, czy jest to nowa jakość, to polemizowałbym, panie redaktorze, jako że wybory władz, które bodaj te 3 tygodnie temu się odbyły w tej partii, pokazały, że ta partia jest kontrolowana tak naprawdę przez Ruch Autonomii Śląska, który zapewnił sobie przewagę no w zasadzie we wszystkich organach tej partii. Nie wiem, czy źle, tylko trudno wtedy mówić o nowej jakości. Raczej bym użył określenia, że jest to po prostu Ruch Autonomii Śląska bis. To może, skoro SPR panu nie pasuje, to może Śląsk i razem. Mamy na jednym Śląsku już 2 regionalne partie, 2 jedyne w Polsce, obie na Śląsku. Też niechętnie, panie redaktorze. Jestem rodowitym Ślązakiem i ta nuta śląska jest bliska mojemu sercu, jednak nie uważam, żeby na bazie śląskości można oczywiście, ale czy powinno się budować ideologię polityczną. Uważam, że to spłaszcza i banalizuje jakby śląską tożsamość. Ale są na całym świecie partie regionalne, które opierają się też w pewnym stopniu na tego typu koncepcjach. Oczywiście, tylko że w obu przypadkach akurat Śląsk i razem artykułują to bardzo mocno. Śląska partia regionalna bardzo delikatnie, natomiast obie, mam wrażenie, stoją na stanowisku tego, że śląskość stanowi odrębny od Polaków etnos, a to jakby wyklucza ze śląskości tych, którzy nie czują się odrębną grupą etniczną, zarówno takich ludzi jak ja, czyli Ślązaków Polaków, ale również na przykład przedstawicieli mniejszości niemieckiej. No, przedstawiciel mniejszości niemieckiej jest chyba we władzach Śląskiej Partii Regionalnej, o ile pamiętam, ale to już tak na marginesie. Ja tu konkurencję w ogóle reklamuję, a pan być może zakłada, czy zakładać będzie wkrótce Śląską Partię Regionalną numer 3. Nie, panie redaktorze, od razu uspokoję pana oraz słuchaczy, że nie zamierzamy tworzyć... Nie tym jest Koalicja Polski Śląsk. Otóż właśnie, nie tym jesteśmy, nie tym będziemy. Tak jak mówi to nasza deklaracja programowa, chcemy być głosem tych górnoślązaków, którzy czują się Polakami. Chcemy się czuć głosem tych Ślązaków, dla których ważna jest zarówno śląska tożsamość regionalna, jak i poczucie przynależności do Polski. I w wyborach nie wystartujecie pod tym szyldem, ani absolutnie tych, ani nie następnych? Absolutnie nie. Nie ma takiej woli wśród tych środowisk, które tworzą koalicję Polski Śląsk. A pan w tych wyborach nie wystartuje? Czy wystartuje pan? Może do sejmiku? Skoro Porozumienie, to pewnie z listy PiS, jeżeli już? Nie wydaje mi się, panie redaktorze. Nie wydaje mi się, czyli jest to możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych w polityce, natomiast jest to bardzo mało prawdopodobne. Czym jest w takim razie Koalicja Polski Śląsk? Tak, jeżeli chodzi o formułę działania. Więc jest to forma federacji, która grupuje wszystkie środowiska i stowarzyszenia, które zgadzają się z założeniami naszej deklaracji programowej. Na ten moment akces do takiej formuły, do identyfikowania się z tą deklaracją podpisało 9 środowisk. W tym 8 z terenu Górnego Śląska, 1 warszawska, ale założona w większości przez mieszkańców Śląska. Tak mówię, bo zakładam, że pan redaktor by o to za chwilę zapewne zapytał. No właśnie, bo tak jak czytam sobie skład tej federacji, o której pan mówi. Akademia Patriotów, Oddział Opolski, Biało-Czerwone Opole, Warszawska Fundacja właśnie Służba Parlamentowi Ojczyźnie Narodowi, Stowarzyszenie Pochodnia z Niemodlina. Co to za przedziwna konstelacja, panie? No to są stowarzyszenia lokalne, środowiska lokalne, które działają, są znane na swoim obszarze działania, robią dobrą robotę u siebie w swoich miejscowościach,
A słabością tego typu środowisk jest to, że mają takie przekonania dotyczące Śląska, śląskiej tożsamości. Które was połączyły w jedno. Piotr Spyra, lider Koalicji Polski Śląsk, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Radio Piekary.